Cześć, tu Ernest. W tym filmiku przekażę wam dobrą wiadomość na temat Fortnite na Androidy. Fortnite na swoich profilach społecznościowych udostępniło zwiastun gry na urządzenia z Androidami. Tak jak mówię, to spekulacje wydobyców danych, Fortnite Beta na Androidy wystartowało 9 sierpnia. Na szczęście okazało się, że Fortnite na Androidy nie będzie wyjątkowo dla użytkowników telefonów Samsunga przez miesiąc. Aby zarejestrować się do bety, należy wejść na stronę fortnite.com/android, korzystając ze swojego urządzenia. Posiadacze odpowiednich smartfonów od Samsunga już dziś mogą spodziewać się zaproszeń. Reszta użytkowników kompatybilnych urządzeń będzie zaproszona stopniowo. Już oficjalną listę wszystkich na ten moment wspieranych urządzeń poznacie pod linkiem w opisie. Na stronie poświęconej wiadomości o Fortnite Androida jesteśmy także zaproszeni na stronę, gdzie poznamy kilka odpowiedzi na pytania dotyczące Fortnite Androida. Dowiedzieliśmy się, że tak jak przypuszczaliśmy, skin Galaxy jest ekskluzywnym przedmiotem dla posiadaczy Samsunga Galaxy Note 9, ale z dodatkiem Galaxy Tab S4. Co ciekawe, tego skina może dobrać każdy posiadacz jednego z tych dwóch urządzeń, nawet jeśli nie kupiło się go przedpremierowo. Można się także dowiedzieć, że raczej na szczęście nie ma możliwości korzystania z myszki i klawiatury na urządzeniach mobilnych. Jeżeli skorzystasz z klawiatury i myszki na Androidzie, gra automatycznie usunie cię z meczu. Zobaczymy jeszcze, jak zostanie rozwiązana sprawa emulatorów. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bajowym.